Jesteśmy w Łodzi, bawimy się podczas drugiej edycji Łódź Disco Fest. Jest z nami Jagoda. Powiedz, jak się bawisz, jak ci się podoba. Kochani, trudno jest opisać to, co tutaj się dzieje. Musielibyście być tutaj razem z nami. Ale jednym słowem, co ja mogę powiedzieć? Jest po prostu wyśmienicie. Powiedz, jak oceniasz publiczność? Szaleje czy nie szaleje pod sceną? O, to również musielibyście zobaczyć. Tam jest po prostu taka impreza, że ja nie jestem w stanie tego opisać. Naprawdę. Jedna wielka impreza. Słuchaj, a powiedz, co słychać u ciebie? Masz dużo koncertów teraz w sezonie jesienno-zimowym? Tak, dzieje się, nie narzekam, jest dużo koncertów, coraz więcej fanów, a dzięki nim również dużo grania. Więc dzieje się, czekajcie na mnie, bo niebawem również u was się pojawimy. Powiedz, nad czym teraz pracujesz? Teraz pracujemy nad najnowszym utworem, który jest na razie taką małą zagadką dla widzów. Będzie na pewno kręcony później do niego teledysk. A macie już jakieś plany na nadchodzący rok, 2016? Planów mamy tyle, że nasza głowa aż nie mieści. Koncerty? Koncerty przede wszystkim, to jest priorytet, ale tworzenie utworów, nagrywanie teledysków, wszystko to musi być. Odzywają się już właściciele dyskotek, czy też organizatorzy imprez o koncerty na kolejny sezon? A to już trzeba by było zapytać mojego menadżera, ale nie, tak właściwie na moim Facebooku, na moim profilu na Facebooku dostaję wiadomości z pytaniem, czy bym nie mogła zagrać danego koncertu. No jest tych propozycji, nie ukrywam, że jest i bardzo mnie to cieszy i bardzo wszystkim za to dziękuję. Okej, dzięki wielkie za wywiad. Dziękuję, pięknie pozdrawiam.